Policja Magda Gessler. Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj pokażę wam fajną pizzę na redukcję, która ma tylko 400 kalorii. Naprawdę mega sztos, duża objętość, fajnie się ją je, mega przyjemna, zawsze ją stosowałem na redukcji, zawsze też tam starałem się zmieścić swoje makro, jak byłem naprawdę głodny i potrzebowałem właśnie takiego pseudo fast foodu. Bardzo prosta w przygotowaniu, szybka, naprawdę sprawna, no okrojona, ale fajna ilość białka, także lecimy z tym, zaraz wam pokażę, co będzie nam potrzebne do tego wszystkiego i jedziemy. Dobra, składniki, które będą nam potrzebne, to tak. Trochę warzyw, ja tu mam pieczarkę, ogórek konserwowy, trochę papryki, już jest pokrojona. 100 gram piersi z kurczaka pieczonej z jakimiś przyprawami. Mozzarella, trochę keczupu o niskiej zawartości cukru na sos, na bazę. No i brązowa mąka, jej nie będzie potrzeba dużo, naprawdę na ciasto, także lecimy. Dobra, i włączamy wagę do tej miseczki. Leci 50 gramów tej mąki, mam nadzieję, że nie przesypię. Dobra, jest 50 gram, idealnie. Postawiamy to na bok. Do tego tylko i wyłącznie leci woda, nic więcej, tylko trzeba uważać, żeby tej wody tutaj nie nalać za dużo, bo to ciasto nie może się kleić, tylko ono musi mieć taką konsystencję, taką cały czas zbitą, stałą, żeby ładnie nam się rozłokowało, nie? Dobra. Więc spróbujemy to zrobić. No nie polecam za dużo. Zaraz wam powiem, ile tutaj będzie mniej więcej gramów tej wody. Przypuszczam, że taka konsystencja tego ciasta naprawdę będzie już spoko. Jest elegancki. No naprawdę super. Coś takiego musi być, nie? Nie jest jakoś takie zalepkie. Na deskę wysypujemy no delikatnie tej mąki. Z 2-3 gramy posypujemy tą deskę, żeby do niej też się nic nie przylepiało, nie przybierało. Te ciasto nasze trochę tutaj sobie w tym wszystkim usmarujemy. Na tym to wszystko będziemy rozwokowywać i to potem leci na patelnię. I tak, na patelni smażymy to z jednej strony. Chwilę. Potem przekładam to na drugą stronę. Wtedy na tej pierwszej stronie podsmażonej, którą smażyliśmy wcześniej, układamy nasze wszystkie dodatki. Ogólnie jest problem tego typu, że ja nie mam wałka. Nie mam wałka, więc zaraz coś wymyślę. Czekajcie chwilę. Mamy ratunek. Dobra, wałkujemy, spróbujemy to rozwałkować. Tej mąki jest troszeczkę, tylko żeby to nie przywierało. Spróbujemy to rozwałkować sobie. No i wałkujemy to tam, no taką, no tak jak po prostu tam sobie uważam za słuszne. Ja tego też nie chcę takiego za wielkiego, tego placuszka. Za chwilę wam pokażę efekt finalny tego wszystkiego. To wszystko za chwilę ląduje na patelni. No już wiecie, o co chodzi i widzimy się już przy patelni. Dobra, mamy patelnię bez żadnej oliwy, bez żadnego oleju, na sucho po prostu, placek na niej musi wylądować. No, na takiej patelni ląduje właśnie placuszek nasz. Ops. I to się smaży, w tym momencie to się smaży tylko i wyłącznie z jednej strony. Około 4-5 minut, tak przypuszczam, na suchej patelni. Potem to wszystko przewracamy i układam na tym już nasze warzywa, nasz sos. Znaczy ja zrobię tutaj sos, po prostu podstawę, tutaj zrobię z 15 gram tego keczupu o niskiej zawartości tłuszczu, o niskiej zawartości cukru, o niskiej zawartości cukru, dodam do tego trochę przypraw, to wszystko tutaj sobie po prostu jakoś tam ładnie rozsmaruję łyżeczką. Na to polecą warzywa, na warzywa poleci kurczak, na kurczaka rzucę po prostu mozzarellę. W tym momencie już możemy też równie dobrze rozgrzewać sobie po prostu piekarnik, bo na koniec końców to po prostu wszystko ląduje w piekarniku, nie? Żeby ten ser ładnie się podgrzał, roztopił, rozpuścił i żeby to wszystko się fajnie podgrzało też z góry, nie? No, także dobra. Widzimy się za chwilę, jak już tu po prostu wszystko poukładam i widzimy się, no w sumie jak już praktycznie no, na końcówce tego wszystkiego. Także pizza bardzo szybka, 5-6 minut roboty. Naprawdę super sprawa, mało kalorii, ratuje dupę na redukcji. Jeżeli masz ochotę na jakiegoś fast fooda, to naprawdę i taka pizza może ci uratować życie, nie? Także polecam. Nasz placek w sumie już jest gotowy, przerzucamy go sobie na drugą stronę. Boom. Dobra, tutaj mam 15 gram tego keczupu. Razem z przyprawami po prostu to wymieszałem, to pójdzie jako baza. Znaczy, no, nasza jako baza, taka nasz sos.
na tą pizzę, że to wszystko. Ogólnie ten ketchup ma fajnie, bo w 15 gramach on ma tylko 10 kalorii. Jest naprawdę fajna, fajna podstawa, a smak ketchupu też jest spoko. Więc naprawdę polecam. Na to wszystko lecą nasze warzywa, te wszystkie mokre warzywa, czyli te nasze ogórki konserwowe i papryka. Wiadomo, im więcej tych warzyw, tym lepiej, bo naprawdę mają mało kalorii. Nie mówię tu o jakiejś kukurydzy czy o czymś, tylko o takich właśnie małokalorycznych warzywkach. Lasciatemi cantare Boom. con la chitarra in mano. Na to lecą pieczarki na górę, żeby one się ładnie Lasciatemi przypiekły, więc powinny być zawsze na cantare. górze, Sono żeby się ładnie l'italiano. nam zarumieniły w tym naszym piekarniku. No i na wszystko leci 35 gram mozzarelli. Naprawdę spoko opcja. Wiadomo, im chcecie bardziej mieć to tłuszczone, to sobie lecicie. Bazę możecie robić z czegokolwiek, nie? Czyli tą podstawę do pizzy to może być z kalafiora, z jakichś innych warzyw. To tylko i wyłącznie zależy od waszej wyobraźni. Ser też może być bardzo jakiś mega odtłuszczony, nie wiem jakie tam sery odtłuszczone sobie tam jecie. Czy jakieś piórko, nie piórko, czy inne rzeczy. Ale no ja akurat tutaj mozzarella, więc 400 kalorii dla mnie to i tak jest nic w tym momencie. Tak wygląda nasza pizza. No i co? I ona w tym momencie leci sobie do piekarnika. Do tego momentu, aż ten ser się po prostu nam nie rozpuści w jakiś tam sposób. No i co? No i życzę smacznego praktycznie. Dobra, mamy pizzę już zrobioną. Także dosłownie zajęło to parę minut. Pizzę po prostu wywalamy sobie syk na talerz. Patelnię później myjemy, zamykamy piekarnik. Pizza jest gotowa, no. Polecam, naprawdę polecam. Mega dobra pizza. Tak wygląda nasza pizza. Zawsze możemy sobie polać jakimś sosem zero. Ja akurat nie lubię sosów na pizzy. Także spoko. Akurat na tej no nie przepadam. Do tego sobie po prostu zjem trochę pomidorka. Ten wałek też zjem, żeby było po prostu trochę więcej objętości. No i wszystko. Policja Magda Gessler i Wojciech Młody z Tamaru. Najlepsza pizza. Polecam, polecam. Prosty, fajny, szybki przepis. No, mamy tu za sobą fajna pizza. 400 kalorii. Mega dobra. Fajna objętość. Dużo warzyw. Fajna porcja białka. Naprawdę mega spoko. Naprawdę serdecznie polecam tą pizzę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to zasubskrybuj kanał. Zostaw łapkę w górę. Można napisać jakiś komentarz albo jakąś uwagę, co byś zmienił, co byś innego mógł co by zrobić, albo co innego mogę ugotować, spróbować ugotować bardziej na redukcję, czy bardziej na masę. No to już od was zależy. Dobra, ja lecę jeść, bo mi stygnie. Trzymajcie się na razie i do zobaczenia w kolejnym vlogu, odcinku, przepisie. Boom! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.